Doskonałe spotkanie przeciwko Śląskowi Wrocław zagrał Szymon Pawłowski. Pomocnik Lecha najpierw asystował przy trafieniu Dawida Kownackiego, a następnie sam strzelił dwa gole. Piłkarz po meczu nie uważał się za bohatera starcia ze Śląskiem. Dobrze zaprezentowała się cała drużyna, a to dało cenne 3 punkty kolejorzowi. Bohaterem jest cała drużyna i to drużyna dzisiaj walczyła, wybiegała to spotkanie. Dobrze zaczęliśmy, szybko strzeliliśmy bramkę, poprawiliśmy drugą. W ogóle pierwsza połowa była bardzo dobra w naszym wykonaniu. Szkoda, że w drugiej nie graliśmy tak, jak sobie w szatni powiedzieliśmy, ale najważniejsze, graliśmy konsekwentnie i na zero z tyłu. Tak zmotywowany zespół jest nie do pokonania w polskiej lidze? Na pewno tak. Na pewno jeżeli gramy tak jak dzisiaj i wszyscy dają siebie tyle, ile mogą i jeden walczy za drugiego, to możemy wygrać tą ligę. Pojawiały się jakieś opinie, że Szymon Pawłowski powinien usiąść na ławce. Docierały do ciebie takie sygnały, czy nie? Jak ty to odbierałeś dzisiaj, to chyba wszystkich uspokoiłeś i uciszyłeś takim meczem. Nie docierały do mnie takie opinie. Gdzieś ktoś tam przebąkiwał, ale prasa różne rzeczy pisze, także cieszę się, że zagrałem, że udało mi się w końcu strzelić bramkę, bo potrzebowałem tej bramki i obyśmy grali dalej tak jak dzisiaj i obyśmy 7 czerwca cieszyli się z mistrzostwa. Przed wyjazdem do Gdańska w lepszych humorach chyba nie możecie być, bo tam też bardzo ciężki mecz was czeka. No tak, każdy mecz jest ciężki w tej grupie, ale my musimy być skoncentrowani. Na Legii też zagraliśmy dobre spotkanie, wygraliśmy i przyjechała Jagiellonia i byliśmy zupełnie innym zespołem, więc myślę, że to jest w naszych głowach i my musimy sami sobie to poukładać i grać tak jak dzisiaj, to będzie dobrze.